Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. I nie ma informacji, nie ma nic, nie ma kompletnie nic, ale wchodząc na Xbox Store, War Thunder Early Access Elite Bundle. To jest cena, ale jeszcze to nie wszystko. Tu mamy tańsze. Wersja alternatywne. Czyli moje przypuszczenia mogą się okazać prawdą, że wyjdzie to 26 czerwca wraz z patchem Mercenaries do WOTA. Zrobią sobie po prostu na złość. Tak jak powiedziałem, bo oni zawsze tak robili. No i mamy do kupienia sobie na przykład najtańszą paczkę za 70 zł. A w niej, w tym pakiecie, starter pack, ale czy jest napisane, co on zawiera? Opis M, Steward, druga era, Buffalo, pierwsza era, konto premium, 15 dni. Tak to wygląda, tak więc no już możecie sobie zakupić, jeśli ktoś oczywiście chce, lub poczekać, co dla niektórych dobra informacja, chociaż powiem wam, że to, co się działo wczoraj, to nie wiem, czy to rzeczywiście zrobi konkurencję. Ja myślałem, że tak, ale no cuda, cudawianki, błędy jakie były sprzed kilku lat, takie są do dnia dzisiejszego, więc może na tym poprzestanę, może nie będę się rozkręcał, napędzał, bo to bez sensu, ale postaram się wam za kilka dni powrzucać filmy właśnie z tychże cyrków, także to na tyle. I taka informacja na szybko. Kto nie wiedział, to już wie.